Cześć, witam serdecznie, znalazłeś się na kanale. Zgadnijcie, co dzisiaj? Przyimki. Trochę ich w tym języku angielskim jest, ale pomimo, że trochę ich w tym angielskim jest, my w dalszym ciągu trzepiemy temat in, on i at. Ale nie martwcie się, to już ostatni. Na początek super szybkie podsumowanie tego, co już zdążyliśmy zrobić w kwestii in, on, at. Jeżeli nie chcesz niczego podsumowywać, przeskocz do przodu jakąś minutę, ale przecież wiesz, że chcesz podsumować. Chcesz tego. W pierwszym odcinku o przyimkach omówiliśmy sobie in, on, at w odniesieniu do czasu. I był sobie tam taki mały trójkącik. Na samej górze at, po środku on i na samym dole in. I ta kolejność nie była przypadkowa, ta kolejność nie jest przypadkowa. Na samej górze jest at, bo jest mu najciaśniej. At jest najbardziej szczegółowe. Po środku jest on, bo jest mu nieco bardziej luźno, jest nieco bardziej zrelaksowane. I dzięki temu jest mniej szczegółowe, czy tam mniej konkretne. I na samym dole jest in, bo in jest najbardziej wyluzowane i najmniej konkretne. A zatem at używamy w szczególności do godzin, na przykład 9 PM, on do dni i dat, na przykład on the 2nd of July albo on Monday i in do takich bardzo ogólnych, bardzo długich określeń, a la lata, dekady, stulecia i tak dalej, na przykład in 1973 albo in the 60s. Jasne? Ale in on at możemy też użyć do określania miejsca i tutaj właściwie ten trójkącik też się przyda. At odnosi się do najbardziej konkretnych lokalizacji, at 52 Baker Street, przy Baker Street 52, on do nieco bardziej ogólnych, takich jak ulice, aleje, na przykład on Baker Street, czyli już ogólnie przy ulicy Baker Street, a nie przy dokładnym adresie przy tej ulicy, tak jak w przypadku at. No i in to na przykład państwa, miasta, czy w ogóle miejscowości, bo to jest najbardziej ogólne określenie. Jeżeli ktoś chce spokojniej, wolniej i nieco bardziej szczegółowo, to odsyłam do dwóch poprzednich odcinków na ten temat. Polecam. No i co? Zanim przestaniemy tak skakać wokół tej trójki i zajmiemy się innymi przyimkami w języku angielskim, których też przecież jest sporo, a które też potrafią przecież zatruć życie niejednemu uczącemu się języka angielskiego, pomówimy sobie o in, on, at jeszcze ten jeden, jedyny, ostatni raz. Bo in, on, at są jednak kluczowe dla sprawy, bo in, on, at są chyba jednak najbardziej problematyczne. I bo tamte dwa odcinki jeszcze nie całkiem wyczerpały temat. A przecież nie zrobimy odcinka, który ma godzinę, bo kto to później będzie oglądał? Dajcież spokój. Ile można słuchać o gramatyce? Zaczniemy dziś i naprawdę dobrze skupimy się na środkach transportu. Bo to in, on, at często jest z tyłu głowy, jak chcemy o środkach transportu mówić, kiedy chcemy powiedzieć, że podróżujemy lub jesteśmy w jakimś środku transportu. A później pomówimy sobie jeszcze o kilku sytuacjach, które w sumie ciężko jest zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii. A później życzymy sobie miłego tygodnia i zapominamy o in, on, at. A za tydzień wracamy do przyimków, tylko już innych. Okej, okay. In, on, at, a środki transportu. I teraz jest ciekawie. Chciałbym podzielić środki transportu dość nietypowo, to znaczy na takie, w których trzeba siedzieć i na takie, w których nie trzeba siedzieć. I w zależności od tego podziału będziemy stosować inne przyimki. Zobaczcie, a car, a taxi, a truck. Samochód, taksówka, nie wiem, ciężarówka. Wszystko to oczywiście krąży wokół takich bądź innych samochodów. No ale w samochodach trzeba siedzieć. Jak chcesz podróżować samochodem, musisz do niego do środka wejść i usiąść. Nie postoisz w samochodzie. I wtedy mówimy in. In a car, in a truck, in a taxi. Choć oczywiście wcale nie musi to być samochód, bo tak samo powiemy in a helicopter. Ale mamy też środki transportu, w których tak naprawdę możemy sobie w trakcie podróży wstać i trochę pochodzić. Czy jesteście w autobusie, czy w pociągu, czy w samolocie, czy w metrze, czy na jakimś statku, wy możecie wstać i przejść się. Chyba że powstrzyma was, nie wiem, konduktor czy inny kapitan, bo na przykład trzeba akurat mieć zapięte pasy. Ale można fizycznie wstać. Czasem w niektórych liniach jest strasznie ciężko i ciasno, ale wstać można. I wtedy mówimy on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a subway.
A kiedy mówimy at? Nie mówimy at ze środkami transportu. No dobra, ale przecież w poprzednim odcinku sam, brodaczu podły, podałeś przykład at a car. Rzeczywiście, tak zrobiłem. Tylko że wtedy chodziło nam o lokalizację. Gdzie jesteś? W samochodzie, a nawet bardziej przy samochodzie. W tej konkretnej miejscówce, w tej lokalizacji. Nie chodziło nam tu o środek transportu tak naprawdę, nie o to chodziło. Raczej tłumaczyliśmy, gdzie się znajdujemy. Natomiast kiedy chcieliśmy powiedzieć już, że jesteśmy w samochodzie, mówiliśmy in. Pamiętacie? Bo jest to pewna granica. I to też zgadza się z tym właśnie. Nie wolno nam tam za bardzo wstać, musimy siedzieć, mówimy in a car. Jasne? Nie ma tutaj at. Za to warto by jeszcze wspomnieć off. By. By używamy, kiedy chcemy powiedzieć jak, w jaki sposób gdzieś się dostajemy. Wtedy możemy tego by użyć z każdym z tych środków transportu, no bo będzie by car jak samochodem, by taxi taksówką, by plane samolotem, by train pociągiem, by subway metrem. Nie tyle mówimy w jakim środku transportu się znajdujemy, ile w jaki sposób podróżujemy. Gdzie? Jak? Jasne? Mhm. I zapominamy tutaj o at. Bo tak, jeszcze raz, in a car, in a taxi, in a truck, in a helicopter. Ponieważ tu musimy siedzieć, on a bus, on a train, on a plane, on a subway, on a ship. Ponieważ tu możemy chodzić, możemy wstać i się przejść. I by car, by plane, by taxi, by whatever. Ponieważ to nie gdzie my jesteśmy, tylko jak, w jaki sposób podróżujemy. Jasne? Tablica, która zniknęła oczywiście już za chwilę na Instagramie. No i co jeszcze w kwestii in, on, at? Zrobimy sobie taki suplement jeszcze, czyli w sumie modne dzisiaj słowo, dodatek. Skupimy się jeszcze na kilku dyskusyjnych kwestiach. Na przykład night. Powiedzieliśmy sobie w którymś momencie, że w nocy to at night. I to się w sumie zgadza. Ale właściwie możemy też powiedzieć on, tylko że wtedy Sunday night. On Sunday night, czyli w sobotnią noc. Odnosimy się wtedy raczej do tej soboty niż do tej nocy. Jakoś tak wychodzi. Sobotnia noc jest dość specjalna. Dla nas, bo dla przyimków nieważne, czy to jest Sunday, Saturday czy Wednesday, zawsze będzie on, jeżeli przed night będzie jeszcze dzień. Ale możemy też powiedzieć in the night. Wtedy zdecydowanie z tym the. I to oznacza w środku nocy, w samym środku nocy. Stąd na przykład strangers in the night, czyli obcy ludzie w środku nocy. For strangers in the night. Co jeszcze? Problemem bywają też różnego rodzaju media. The media. No bo na przykład my po polsku mówimy w telewizji, w radiu, ale po angielsku już on TV i on the radio, zupełnie tak samo jak on the internet. Co ciekawe, jeżeli będziemy mówić o wszelkiego rodzaju social mediach, też będzie on. On Facebook, on Twitter, on Instagram. Wydaje mi się, że to dlatego, że w tej sytuacji chodzi nam o ścianę. Na ścianie na Facebooku, na ścianie na Twitterze czy na Instagramie. To jest pewnego rodzaju ściana, a jak coś wieszamy na ścianie, to jest to powierzchnia, pamiętacie? Czyli on. Chociaż nieco inaczej już to wygląda, kiedy mówimy o konkretnym obrazku na Instagramie na przykład, bo wtedy to jest już in the picture. Oczywiście in the picture to na obrazku albo też na zdjęciu na przykład. A to dlatego, że coś jest w środku obrazka. Nie na obrazku. Na obrazku, on the picture, to można sobie kubek z kawą postawić. Jasne? Bywa też, że mamy problemy ze słowem moment. No bo co innego at the moment, a co innego in a moment. At the moment to teraz, w tym momencie. Now. A in a moment to za chwilę. Tak samo jak in a second, in a minute, in 2 hours. Za sekundę, za minutę, za 2 godziny. Czyli inaczej niż po polsku. Po polsku w tym momencie, a jednak po angielsku at the moment. In a moment to za chwilę. No i co? Mamy jeszcze w sumie kilka takich wyrażeń, jak na przykład at the age of, czyli w wieku, at the age of 40, w wieku lat 40, w wieku lat 20 czy 7, in my size, czyli w moim rozmiarze. Tu akurat tak samo sobie tłumaczymy jak w języku polskim. In this area, na tym terenie. Albo, i to jest dobre, what on earth are you doing? Czyli po polsku, co ty do jasnej cholery robisz? On earth. Do cholery, zupełnie logiczne. Oczywiście to jest konkretne wyrażenie. I to konkretne wyrażenie jest właściwie taką ładniejszą formą, ładniejszą wersją
innego, niezbyt ładnego wyrażenia. Nie będę go tu cytował, ale jak znacie, to możecie zaproponować coś w komentarzach. A co? What on earth? To co? Wystarczy tego in on earth? Chyba tak. Jeżeli jeszcze czegoś nie wspomniałem, jeżeli jeszcze o czymś zapomniałem, piszcie o tym w komentarzach. A co? Chętnie jeszcze pomogę. Myślę, że całkowicie wyczerpać tego tematu się tak na 100% nie da. Ale na kanale już wystarczy. Kolejne odcinki będą o innych przyimkach, bo inne przyimki też istnieją, dużo istnieją i to jeszcze nie jest koniec naszej przygody z nimi. Przygody. Ale na dzisiaj wystarczy. Jeżeli myślisz, że całkiem nie głupio gadam, jeżeli myślisz, że to całkiem dobry i fajny kanał jest, to oczywiście możesz jakoś się tym podzielić, na przykład wciskając łapkę, subskrybując co bądź chwaląc się komuś. Bądź chwaląc się komuś. Tak, bo można się pochwalić to, co tu dziś widzieliście, można się pochwalić tym kanałem, a co? A przede wszystkim można tu być za tydzień. Oczywiście to wszystko, co dziś było na tablicy, już za chwilę na Instagramie Rock Your English, serdecznie polecam. Polecam Facebooka, polecam Patronite'a. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Rock Your English!